Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od rozpoczęcia sezonu PGE Ekstraligi. Właśnie tuż przed ligową premierą częstochowski Włóknia zaprezentował nowego sponsora tytularnego. Jest to firma związana z częstochowskim klubem od kilku lat. Mowa o zielonejenergii.com, której współwłaściciel podkreślał, że ta decyzja to zwyczajnie konsekwencja dotąd podejmowanych działań. No zdecydowanie tak. Tu w trakcie konferencji były wspomnienia jakiegoś wywiadu sprzed 2 lat, gdzie ja powiedziałem, że będziemy zacieśniać tą współpracę i rzeczywiście zadeklarowaliśmy, że będziemy tą współpracę zacieśniać i to się wydarzyło. Wspominałem również, że to gdzieś tam w kategoriach marzeń mojego wspólnika Michała było zostanie sponsorem tytularnym. My się rozwijamy nieustannie przez te ostatnie lata i pomimo tych perturbacji na świecie związanych i z pandemią i teraz z wojną postanowiliśmy, że zostaniemy sponsorem tytularnym. Bardzo się z tego cieszę. Wynik sportowy pozostawiamy klubowi. My gdzieś tam patrzymy trochę sercem. Jasne, ten biznes ma w tym znaczenie i ta ekspozycja marketingowa ma znaczenie, natomiast nigdy nie stawialiśmy oczekiwań ani wobec włókniarza, ani we wcześniejszych latach, bo sponsorowaliśmy też siatkówkę na poziomie zawodowym i również tego typu oczekiwań nie stawialiśmy. Jasne, jako kibice liczymy na możliwie najlepszy wynik, natomiast na pewno nie jest tak, że w razie jakichś niepowodzeń, które w sporcie się zdarzają, będziemy się wycofywać, bo to tak nie działa. W czasie konferencji prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk poinformował także, że zielona energia KOM Włókniarz Częstochowa może liczyć na wsparcie częstochowskiego samorządu i to na znacznie wyższym niż rok temu poziomie. Środki zwiększone, środki w kwocie 580 tysięcy złotych, co w porównaniu z zeszłym sezonem z niecałymi 100 tysiącami to jest duże wzmocnienie. A oprócz tego zwiększona została również kwota promocji miasta poprzez żużel. Ten konkurs jest dopiero przed nami. No i tutaj też trzymamy kciuki za Włókniarz, bo z kwoty 1,5 miliona złotych ta kwota jest zwiększona do 1 700 000 złotych. Bardzo się cieszę z sukcesów częstochowskich drużyn i w piłce nożnej, bo przecież Raków wygrywa kolejne mecze i jest liderem. Dlatego też zwiększone zostały kwoty związane z promocją miasta poprzez piłkę nożną. Również o 200 tysięcy do 1 700 000 złotych. Wspina się po szczeblach swojej drabiny również Skra Częstochowa. Także rzeczywiście różne dyscypliny sportu w Częstochowie pięknie się rozwijają. Będzie więc wsparcie miasta na poziomie ponad 2 milionów złotych. Pojawił się nowy sponsor, ale firma Eltrox, która dotąd wspierała częstochowski Włókniarz, mimo iż nie znajdzie się w nazwie drużyny na sezon 2022, nie zrezygnowała ze wspierania drużyny. Pogodny czas, fajny dzień. I ja powiem jeszcze, wspomnę też o firmie Eltrox, która dalej z nami jest, która nas wspiera, która po prostu zmieniła teraz profil sponsoringu, ale duży szacunek dla tej firmy, dlatego że w najgorszych czasach nie wycofała się, była sponsorem tytularnym, więc tutaj dla panów prezesów i całej firmy duży ukłon. Współpracujemy dalej i powiem tylko tyle, zaznaczę, że ta współpraca się bardzo dobrze układa, też mamy jakieś tam wspólne projekty, bo ogólnie mówiąc, firma Eltrox zajmuje się zabezpieczeniami i bezpieczeństwo szeroko rozumiane jest ich profilem, a to też idzie w jakimś tam sukurs z naszym działaniem, więc razem możemy sobie tutaj działać. Teraz już pod nową nazwą Włókniarz Częstochowa rozegra w sobotę o godzinie 14 na własnym torze mecz towarzyski z drużyną Wilków Krosno. No fajnie, że jest sparing, że możemy poczuć ściganie spod taśmy. Niemniej jednak proszę pamiętać, że to jest tylko sparing i bardzo często zawodnicy, w zasadzie nie bardzo często, ogólnie zawodnicy traktują to jako sprawdzanie silników, sprzętu, przełożeń i tak dalej, więc bardziej przychodzimy oglądać zawodników pierwszy raz w sezonie niż przejmować się w tą czy tą stronę wynikiem, ale ja bym chciał, żeby tych sparingów było jak najwięcej, żeby zawodnicy mieli jak najwięcej czasu na sprawdzenie tych silników przed tymi najważniejszymi ściganiami, które będą już w meczu z Lesznem. Wystąpimy w najsilniejszym składzie, także tutaj będzie i Freddy Lindgren, będzie i Leon Madsen, także będzie to najsilniejszy skład.